Dziś sprawdzimy najmroczniejsze mity nowego halloweenowego eventu. Dokładnie tak, jak co roku najfajniejszy czas Fortnite to właśnie czas Halloween. Wy lepiej stawcie łapkę w górę i suba z moim na kanale, bo inaczej wampiry zalekną wam się pod łóżkiem. A my lećmy do pierwszego mitu. Podobno przed nami, czyli na lunarnym bloku, jest otwarty safe, a w nim nowy boss. Jestem bardzo ciekaw. No i schodzimy i chwila prawdy. Ty, faktycznie jest otwarte? Przysięgam, że ja nic tutaj nie robiłem, dopiero co przyszedłem. Tam coś jest, a tu nie ma już mityków. To ukradł mityki. Ale co najważniejsze, te drzwi zostały otwarte i mamy faktycznie nowego bossa. Ej, to jest naprawdę niesamowite. Ile on ma HP? Co jest grane? Oj, słyszę to migana, już wiem, kto ma moje mityki. No! I mamy ożywieniec Kado. Mamy wampiryczną katanę i Tomigana Midasa. Okej, ciekawe połączenie. No ale faktycznie safe był otwarty, jest nowy boss, mit jak najbardziej potwierdzony. Ale i kolejny mit, bo podobno ta maszyna to jest wehikuł czasu i widzieliśmy go w zwiastunie tego sezonu i to jest właśnie to, a na nim data 2018-07-12, czyli 12 lipca 2018 roku, co jest datą wyjścia sezonu 5 rozdziału 1. Czyli podobno na koniec tego sezonu mamy się przenieść na mapę 1 rozdziału i zostało to dzisiaj potwierdzone przez największych leakerów. Niesamowite to jest wszystko, naprawdę mega mocne, a z tym wehikułem czasu jeszcze dzisiaj to sprawdzimy, więc oglądajcie do końca. Tak czy inaczej, mit uznaję za potwierdzony. Podobno do gry wróciły RPGi i zobaczcie na to, ze skrzynki, normalnie złoty RPG, dynia, znaczy wyrzutnia dyń, jak to wygląda? Dokładnie tak jak za starych, dobrych czasów. Mega to piękne. A mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno na siole szaleństwa, czyli dokładnie tam, gdzie lecimy, na farmę, są rzeczy z 1 rozdziału. Wróciły albo wrócą. Sprawdźmy to. No i na filmiku, który widziałem, to tutaj właśnie były jakieś burgery, jakieś różne inne rzeczy. No ale tak szczerze powiedziawszy, to ja tutaj totalnie nic nie widzę. Wy za to widzicie filmik, o którym mówiłem i podobno mają wracać te rzeczy. W trakcie sezonu będziemy, znaczy w trakcie najbliższych tygodni, będziemy widzieli powrót różnych przedmiotów z 1 rozdziału, co zwiastuje, że wrócimy do tego 1 rozdziału. Całkiem to ciekawe i czekam, no ale na razie mi to balony, bo jeszcze tego nie ma. Podobno RPG rozwala maszynę czasu, wehikuł czasu, strzelam! Jeszcze strzelam! To może w górę strzelam! No nie, marzenia ściętej głowy, jak to mówią. Obalam ten mit jak nic, no nie działa. Zobaczmy, czy RPG radzi sobie z tymi uszkodzonymi ścianami w safe'ach. Powinien, bo jest wybuchowy. Poradził sobie bez najmniejszego problemu. Mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno do Fortnite również powróciły miotły, więc muszę to sprawdzić. Znajdźmy jedną. Ty, no i faktycznie, chyba jest! Zobaczcie! Tutaj leży miotła! Biorę miotłę, latam na miotle. Nie no, cudowny, to jest mój ulubiony item zaraz po Spider-Manie. A mi tu znaje za potwierdzony. Jak widzicie, miejsce nie jest przypadkowe. Sprawdzimy teraz najważniejszą rzecz, czyli czy nowa wampiryczna katana broni przed Foldy Mage'em. No wydaje mi się to dość oczywiste, ale sprawdźmy. Zeskakuję i nie ruszam. Lecę na dół, jeśli zginę, to z wami. O, odbiłem się od drzewa, ale to chyba mi nie za bardzo pomogło. No potwierdzony jest mit nadal broni przed Foldy Mage'em. No ale jak już to sprawdzamy, to nie możemy nie sprawdzić miotły, więc wyskakujemy maksymalnie w dół, puszczamy miotłę i lecimy. Nie mamy żadnego efektu. To by było bardzo smutne, gdyby nie broniła, ale powinna bronić. Broni. Bardzo dobrze to słyszeć. No mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno mityki z wszystkich sejfów zniknęły, więc przeleciałem na witalne wczasowiska. No i tutaj zamierzam sprawdzić w sejfie, czy jest jeszcze mityk jakiś? Czy tego mityka już nie ma? Ty, no tu normalnie jest boss, więc prawdopodobnie, skoro on tu jest, to tutaj mityki powinny nadal być w sejfie. I w ogóle ten boss był ultra łatwy, w porównaniu do tego tam, wiecie, wampira. No to naprawdę jakaś komedia. Otwórzmy sejf i zobaczmy. Proszę, żeby były mityki. Bardzo mi są potrzebne do życia. No i są! Cudownie! Mityk Midasa, Tomigan Midasa, czyli mamy dwa sposoby, żeby go zdobyć. Pokonując wampira i z sejfu. Czyli można mieć dwa? No ale mit obalony, nie zniknęły wszystkie mityki. Dobra, sprawdźmy, czy można mieć dwa Tomigany w jednym momencie. Można mieć dwa mityczne Tomigany. To jest niesamowite. Ty, no teraz to się boję grać w tą grę. No a mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno jest nowe UI i menu w Fortnite i faktycznie jest całkiem nowe. Ta strona nawet mi się podoba, bo te na górze rzeczy wyglądają całkiem przyzwoicie. Jedyne co widzę, to to, no właśnie, że tutaj nie za dużo widzę. To, że nie ma tej opcji
Gdzie są opcje? Tu są opcje. Okej, okay, czyli z drugiej strony trochę problem. I tu co? Się scrolluje, żeby mieć mapki nowe albo takie rzeczy? To jakiś poziom można sprawdzić? Ty, no powiem szczerze, trochę trzeba tutaj pogooglować i się pouczyć tego wszystkiego. Ale wygląda to tak... 7 na 10. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. A mit potwierdzony, jest nowe menu. Podobno na Sioło Szaleństwa wrócił pierwszy raz w 4. rozdziale pan Jonesy. I faktycznie, zobaczcie, agent Jones jest i tutaj. Podobno mamy teraz problem z wampirem podróżującym w czasie. No po prostu super. No to prawda, lekki problem jest, no ale on jest z nami. Ty, no ciekawe. Ale wiecie, co będzie bardziej ciekawe? Jak mu nastukam. Muszę znaleźć jakąś broń. O tu, mistrzu! Bum! 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 Ma takiego cela jak ja trochę. A i to tyle. No, myślałem, szczerze powiedziawszy, że jak wrócił pierwszy raz w rozdziale 4, to będzie miał coś niesamowitego. Ale mit potwierdzony, wrócił. Podobno nowa pompa bije Nahita w głowę. Zabija, pokonuje. Jestem bardzo ciekaw. Jak widzicie, 101 obrażeń pokazuje legendarne, więc powinno technicznie razy 2. Chyba przyszykuj się. Ja tu będziemy się zbijać do lobby. Strzelam. Dobra, żyję. 177. A czy mam jakieś rozszerzenie, żeby to jeszcze raz zrobić? Dobra, jeszcze raz. Walę w głowę. 177. Kurczaki, no miałem nadzieję, że będzie jednak Nahita. No ale mit musi być obalony. Podobno nowa strzelba jest mocniejsza na bossa wampira. Jak wiecie, wampiry, najlepszą bronią na wampiry były właśnie kołki i czosnek. Ale czosnek, nie cebula. Ale zobaczmy, technicznie 177 w głowę dla Kepcia. Zobaczmy, ile zadamy wampirowi w głowę. 104, no ale trochę daleko byłem. Dobra, z bliska muszę, ho! Ty, nie trafiłem! Kebab! Chłopie! Pum! 265! Ty, to faktycznie chyba jakoś mocniej działa. I ty, ja 240 ładuję z niebieskiej. A z karabinu? Nie, no tak z karabinu normalnie raczej bijemy. Czyli... Ej, ty, on mi prawie zabił. Chyba możemy uznać, że faktycznie ta strzelba jest lepsza na tego pana. Potwierdzam ten mit chyba, jak nic. Ja również potwierdzam. Podobno wampiryczna klinga Thorna, czyli katana. Ty, nowy skin! Bagniak rybny. Kepcie, to jest ten skin, który był taki, wiesz, przez lata go mówili, że będzie i go nie było, a teraz jest, ale jeszcze go nie mam w sklepie. Dobra, ale podobno ta nowa katana przywraca HP, jak się bije. Ty, faktycznie! A nie mogę w wodzie bić? Bij tą rybę! No i po bagniaku rybnym. Ty, no przywraca HP, bardzo to jest fajne, bardzo fajne rozwiązanie. W końcu ta katana ma sens, to bicie. Dajcie znać, czy będziecie ją bić, a mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno po przejęciu wyspy, teraz po tym update'cie halloweenowym, właśnie stąd wylatuje nowy mityczny shotgun. Jak wiecie, ten shotgun z tymi gwoździami, to tutaj jest mityk. Podobno. Sprawdźmy to. No i chwila prawdy. Zobaczmy, czy jest nowy... Jest shotgun. A, ale to nie jest chyba nowy, nie? Nie, to jest pompa inflim flam flom flontora. Kurczaki, no już miałem naprawdę nadzieję, że to zadziała. No, ale nie zadziałało. Mi to balony niestety. Podobno RPG Nahita rozwala działka w sejfie. I to było naprawdę logiczne, bo wszystko wybuchowe rozwala. Nie, nie rozwala na hita. A na dwa hity chociaż? Na dwa hity rozwala. No mi to balony jak nic. Ale podobno nowa katana przy locie rozwala. Ty, nie, znaczy rozwala, bo w sumie dwa loty i po. Myślałem, że na hita rozwali, ale rozwaliło na dwa hity, co i tak jest mega, mega szybkie. No i ten mit uznaje za w sumie potwierdzony. Podobno księżyc Fortnite świeci teraz na czerwono. Do tego potrzebowaliśmy noc, jest już bardzo ciemno i jest i on czerwony księżyc. Krwisty księżyc. W realnym świecie też chyba można taki czerwony księżyc zaobserwować, a jest teraz on i w Fortnite, no mi tak najbardziej potwierdzony. Podobno podnosząc nową miotłę, resetujemy tutaj czas oczekiwania kolejny, więc ja podnoszę. No i nie, nadal mam 5, a jak wezmę, wyrzucę i tą wezmę, to nadal mam 3. Kurczaki, nie działa. No mi to balony jak nic. Podobno wszystkie zwierzęta na mapie zostały zmienione w wersję zombiakowe, tak jak kiedyś były zombiakowe kurczaki, tak teraz nawet dziki mają być zombiakami. Sprawdźmy to i poszukajmy jakichś zwierzaków. Jezu, znalazłem! Po godzinie szukania zwierząt znalazłem kurczaki! I to z 5 w jednym miejscu! Naprawdę! O Jezu, mój aim. W tym sezonie znaleźć jakiekolwiek zwierzę to graniczy z cudem. Ale no to są zwykłe zwierzaki i nie znalazłem żadnego zombie zwierzaka. Więc chyba muszę uznać, że obalony jest to mit. Podobno na Mega City dodano baner, który pokazuje mapę, to znaczy niebo z pierwszego rozdziału, co ma być zwiastunem tego, że na ten pierwszy rozdział polecimy. Tylko gdzie ten baner miałby być? Okej, jeżeli dobrze kojarzę, to miałby być ten dokładnie baner. Tutaj miało być niebo z pierwszego rozdziału. Czekajcie, spróbujemy tam podejść. Może to coś pomoże. No nie, nadal jest tutaj jakaś anime dziewczynka, ale ma być tutaj map.
Makamapa. Niebo z pierwszego rozdziału i teraz widzicie filmik, jak to dokładnie wygląda. Podobno nawet leci muzyczka z pierwszego rozdziału z Lobby, więc no wiadomo, co już będzie. Mnóstwo ciekawych nawiązań do rozdziału pierwszego, więc na pewno tam wrócimy, ale mit jest na razie obalony, bo jeszcze tego nie ma. Podobno wróciły wiaderka i kosze z cukierkami. Na różnych miejscówkach można je znaleźć, więc lecę się rozejrzeć. O, i to powinno być to, no chyba że tego nie można przeszukać, ale powinno być, można i jest. Ile cukierków nam wypadło? 3, nie, 5. 3 i 2. Okej, okay, całkiem sporo. No ale fajnie znowu widzieć te wszystkie nowinki i fajne halloweenowe rzeczy. Szkoda tylko, że nie ma takiego, wiecie, takiej całej miejscówki halloweenowej. Tak czy inaczej, potwierdzone mi są wiaderka. Zobaczmy, czy nadal zadzwonienie dzwonkiem do drzwi, tak jak kiedyś są cukierki. Mamy dzwonek? Ty. I nie ma. Kiedyś dawało, pamiętam, był takich. A nie, daje, tylko trzeba rozwalić całkowicie. Ty, ciekawe bardzo, mamy cukierki, więc działa, a mi tak najbardziej potwierdzony. Jesteśmy tak wysoko, jak w Fortnite można być i sprawdźmy, czy skokodropsy nadal chronią nas przed full damage'em. Zeskoczyłem, no i wydaje mi się, że powinny, bo mamy efekt skokodropa, więc chronią. Kolejna rzecz, fajna dla skybaserów, a mit jak najbardziej potwierdzony. Jak wiemy, nowa katana przywraca HP, ale sprawdźmy, czy nowy shotgun przywraca HP. Też miałoby to sens, bo też to jest wampirowe, też to miałoby sens, Kapcio, miałoby czy nie? Miałoby! Strzelam ci w banie! Nie przywróciło. Kurczaki, no a miałem... miałem nadzieję, ale mit niestety obalony. Sprawdźmy, czy taranem możemy rozwalić Time Machina! No praktycznie wszystko w tym rozdziale, sezonie można, na tego nie można. Może miotłą przelecieć? Też się nie da przelecieć. Mi to balony jak nic. Podobno nowa miotła ma strasznego laga przy wyciąganiu shotguna. Bierzemy miotłę, puszczamy i wyciągamy shotguna. I zobaczcie, po jakim czasie on dopiero go wyciągnął. Ty, tragiczne to jest. No ale jeszcze raz sprawdźmy. Lecimy, puszczamy, wyciągamy shotgun i strzelam. No i zobaczcie, to z 3 sekundy trzeba czekać. Czyli nie możecie już komuś spaść na głowę z wysokości one hita i wygrać. Straszne to i potwierdzone, masakra. Podobno RPG zabija na hita lamę. Nie powinien, ale sprawdźmy. Najpierw trzeba trafić. Bum! No jak to nie trafiło? Dobra, koleżanko, teraz zostajesz. No nie, nie pokonuje na hita. Mit jak najbardziej obalony. Podobno nadal można latać na RPG-u, więc Kepci jest specjalistą od Rocket Ride'ów. Mów, kiedy ja skaczę. Skacz! Lecisz? Nie. Czekaj, czekaj. Skacz! Nie, to trzeba normalnie... poskocz. Lecisz, dał radę! No i nie kłamał z tym, że jest specjalistą, a teraz mogę patrz. Co jest? A dobre, to śmiotłe! Całkiem to fajne. Mit jak najbardziej potwierdzony. Podobno na mapie są duchy. Patrz, patrz na tego typa. To jest duch pirat. I jemu nic nie możesz podobno zrobić. Ej, to jest starego sezonu, 7. No, był taki skin. I on... Nie! Jezu, prens... Hopper Pega wciągnął! Ty, bo zrób to jeszcze raz. Nowy mit, widzowie! Duchy wciągają rakiety! Patrz, o nie, ty... Nie, jeszcze raz, jeszcze raz! Ale to się... No... Ty, no nie no! Dobra, nie podnoszę go. Patrzcie, on wskazuje gdzieś w tamtym kierunku. O, widzicie, świeci się tu. I on wskazuje ukryte skarby. Normalnie. I potem jak to wykopiemy, to on znika. Dokładnie tak jest. A co tutaj? Nic ciekawego. Mega fajna mechanika, bardzo mi się to podoba. A podnieś! A ty, z taką głupotę co ty robisz, to musisz iść do mechanika. A mit jak najbardziej potwierdzony, uznaję. Podobno do Fortnite wrócił tryb Hordobicie, w którym obecnie gra 80 tysięcy ludzi. To całkiem sporo. Fortnite przedstawia Hordobicie! Ja wam powiem nieironicznie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem Hordobicie. Nie no, kiedyś na pewno grałem. Ale na pewno było to bardzo, bardzo dawno temu. I co, tutaj też są chyba jakieś questy, które są do wykonywania, dlatego pewnie tak dużo osób gra. Tu mamy taką bazę dowodzenia, tu mamy pewnie ulepszarkę, jeżeli chcemy sobie ulepszyć przedmioty. Oczywiście nie mam zamiaru całego przejść, ale tam chociaż 3 zombiaki zabijemy i zobaczymy, czy to działa w ogóle. No i mamy! Przetrwać muszę 3 minuty. Ty, to takie proste, że one na 2 strzały padają? W ogóle jaki mam karabin, ty, pamiętacie? One się same ewoluowały. Takie to... dość chillujące, można sobie postrzelać, coś tam pograć. No ale tak to nic więcej. Potwierdzam, wróciło Hordobicie.